Na skład osobowy 15 lat, obecnych jest 14, to stanowi kworum, rada może podejmować uchwałę. Proponuję następujący porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad sesji. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 14 na zwyczajnej sesji Rady Gminy Wysokie. Punkt czwarty. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty. Przedstawienie raportu o stanie gminy na rok poprzedni. Punkt szósty. Debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania wójtowi gminy Wysokie. Punkt siódmy. Sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy Wysokie z wykonania budżetu za 2020 rok. Punkt 9. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Wysokie. Punkt 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Wysokie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wysokie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na terenie gminy Wysokie na rok szkolny 2021-2022. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubelskiemu na realizację zadania publicznego. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubelskiemu na realizację zadania publicznego. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Punkt 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 19. Informacja wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy. Punkt 20. Zapytania i wolne wnioski. Punkt 21. Zamknięcie obrad 25. sesji Rady Gminy Wysokiej. Bardzo proszę, są uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 3. porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 24. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wysokiej. Protokół wyłożony, można się zapoznać. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem protokołu z 24 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wysokiej. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę. Bardzo proszę może panów z firmy Profil Nisko o wyjaśnienie odnośnie światłowodu. Ja nazywam się Piotrząca, zostałem tutaj wcześniej przedstawiony. Proszę Państwa, realizuję tutaj część projektu sieci światłowodowej w województwie lubelskim. Jeżeli chodzi o Państwa gminę, to jest taka niewielka część, ponieważ nasz obszar, który realizujemy, dotyczy tutaj bardziej gminy Zakrzew. Natomiast wchodzimy w kilka miejscowości. Bardzo bym prosił, bliżej, tak? Więc realizujemy tutaj ołąd Zakrzew, miejscowość Zakrzew, gminę Zakrzew. Natomiast część miejscowości z Państwa gminy zostały zaplanowane do podłączenia właśnie do tej części sieci. To są właśnie Rzeczyce, Giełczew, Kajetanów, Skławy. To w takim tylko zakresie właściwie. Giełczew to oczywiście mówi o Giełczew pierwsza, druga, trzecia, Giełczew domy, cała tamta część. Dlatego tak się późno też to spotkanie było. Tutaj jesteśmy tak naprawdę już na fazie końcowej projektu i za chwilę te sieci będą powstawać, prawda? Po prostu myślałem, że tutaj osoby, które realizują stricte tutaj
przykład nie ma możliwości podwyższenia do tych słupów, zakłady medyczne nie dają warunków na to, w takim wypadku po prostu będziemy budować na ziemi. Projekt praktycznie zamknięty, z tym, że za chwilkę ta sieć będzie budowana, bądź nawet już się rozpoczęła. Takie informacje na tym dokładnie nie wiem. Prosimy, może jakoś ciężko zrozumieć. A, bliżej, jeszcze bliżej, tak? Może, no nie wiem właśnie, ale... Przepraszam, zamiast Rzeczycy to jest gmina Biskupie, przepraszam, miejscowość Biskupie. Przepraszam tak, Biskupie. Właśnie tutaj pan Waldemar mi zwrócił uwagę, jest miejscowy, jest Zagrzeb, więc bardziej zorientowany. Tak, jest oficjalnie rzeczywiście to jest miejscowość Biskupie. Proszę Państwa, jest to sieć, nazwamy ją siecią otwartych możliwości. Dlaczego? Ponieważ inwestor, oczywiście ze środków Unii Europejskiej, tak, będzie wybuduje tą sieć, natomiast nie będzie operatorem. Będzie tylko jej wyłącznie właścicielem, beneficjentem. Operatorzy będą mogli korzystać z tej sieci i to nie jeden operator, a wszyscy zainteresowani. Czyli po prostu powstanie jedna taka sieć, z której będą mogli korzystać, powiedzmy, wszyscy operatorzy, prawda? No, w dużych miastach, w blokach, prawda, to powstają sieci, operator, każdy z operatorów buduje sobie własną, jest tam dużo mieszkań, więc jest to opłacalne, jest tu gęsta zabudowa. Natomiast w takich miejscach rzadszej zabudowy jest to mniej opłacalne, dlatego właśnie taki pomysł, żeby wybudować jedną sieć, ale żeby była konkurencja, żeby operatorzy mogli z tego korzystać wszyscy, prawda? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o światłowód, no to jest najnowsza obecnie technologia, właściwie nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o prędkość, więc te usługi powinny być niezawodne i bardzo, bardzo sprawne. No muszę oczywiście nadmienić, że to na pewno pomoże, jeżeli chodzi o edukację, prawda? Mówimy teraz nauczania zdalne, więc tutaj to na pewno będzie dużą zaletą. Jeszcze właśnie wspomnę o tym, że jeżeli chodzi o szkoły, tutaj to dla nas taki bardzo duży priorytet. Musimy szkoły podłączyć, wszystkie szkoły biorące udział właśnie w tym projekcie do końca sierpnia. W gminie Wysokiej to mamy szkołę w Giełczy, tak? Giełcze, w miejscowości Giełczew. Tam już jest projekt też praktycznie zakończony, także ta szkoła na pewno do końca sierpnia będzie podłączona. Padają też często właśnie pytania, czy to jest na pewno w 100% sieć szerokopasmowa, czy to jest w 100% sieć światłowodowa. Proszę Państwa, tak, tutaj wykorzystywana jest technologia wyłącznie światłowodowa od samej szafy, od samego olta tutaj w miejscowości Zagrzeb do samego budynku, do samego mieszkania będzie tu prowadzony światłowód. Nie będzie tam na drodze żadnych innych rozwiązań, czy tam radiowych, czy innych, prawda? To jest FTTH, czyli Fiber to the Home. Jest to po prostu światłowód od początku do samego końca. Wspomnę jeszcze o tym, że na etapie inwestycyjnym budujemy sieć rozdzielczą oraz pozostawiamy zapasy przyłączy, prawda? Jeżeli chodzi o tą sieć napowietrzną, te zapasy przyłączy, one zostają na ostatnim słupie przed budynkiem. Natomiast jeżeli chodzi o sieć ziemną, zostawiamy przy granicy działki z pasem drogowym, bądź jeżeli idziemy w działkach prywatnych, no to w miejscu po prostu na działce. Na tym etapie nie budujemy przyłączy. Przyłącza będą budowane dopiero po podpisaniu umowy takiej handlowej z konkretnym operatorem. To po prostu wynika z tego, żeby nie było takiego zamieszania, że budujemy wszystkie przyłącza, a niekoniecznie ktoś akurat nie to przyłącza teraz chce. Możliwości będą jak najbardziej. Zbieramy wszystkie uzgodnienia do ostatniej działki, czyli zgody, decyzje drogowe i tak dalej. Natomiast samych przyłączy do budynków na tym etapie nie budujemy. Jeżeli chodzi o przyłącza, one będą wykonywane oczywiście bezpłatnie.
w ramach tej inwestycji, tylko że będą, tak jak mówiłem wcześniej, wykonywane na etapie włączenia usługi. Proszę Państwa, jeszcze wspomnę tylko o tym, jak to wygląda. No macie Państwo taką, że tak powiem, takie możliwości, tutaj troszeczkę już, tak jak mówię, to już chwilkę trwa ten projekt, więc na przykład w miejscowości Zakrzew i okolice Zakrzewa te światłowody już wiszą. Można sobie tam, będzie ktoś przyjeżdżał przy okazji, być może nawet, no to można sobie to zobaczyć, prawda? Natomiast ja chciałbym tylko wspomnieć, że te światłowody, te kable są bardzo cienkie, bardzo mało rzucają się w oczy, a szczerze mówiąc przyłącza światłowodowe, no to trzeba się dobrze wypatrzeć, żeby w ogóle zauważyć. Kabelek jest przekroju 3 mm, także to naprawdę bardzo, bardzo mało widoczne, więc nie pogarsza to, że to wizualnie po prostu nie jest gorzej na pewno. Ale tak jak mówię, jest to już wybudowane w miejscowości Zakrzew, mini Zakrzew, więc można sobie zobaczyć przy okazji, prawda, będą tam najbardziej widoczne, to chyba te złącze na słupach, ale to też wygląda dosyć dobrze, prawda? Inwestorem i właścicielem tej sieci jest firma FIBE. Jeżeli chodzi o zakończenie tej inwestycji, no ze względu tutaj na to zamieszanie z pandemią, został termin przesunięty na koniec tego roku, więc do końca tego roku powinna być wybudowana cała sieć, prawda? W całym województwie. Firmą tutaj wykonawcą, generalnym wykonawcą jest Telekom Data. Tak jak wspomniałem wcześniej, my zajmujemy się projektem. Jeżeli jakieś pytania, to proszę. Wyjaśnienia. Bardzo proszę, jeżeli są jakieś pytania, to prosiłbym mikrofon, jeżeli bo nic nie będzie słychać. Dzień dobry, Grzegorz Poniewodzik. Mam pytanie, czy przyłącza do domów już zawsze będą wykonywane drogą ziemną, czy jakiś inny sposób, czy z wykorzystaniem obecnego kablowania, czy coś takiego, bo część ludzi ma ogrody, gostki, jakieś pieniądze w to włożyli i nie wiem, czy się zdecydują na takie coś. Tak, proszę Państwa, wspomniałem o tym wcześniej, jeżeli chodzi o miejsca, gdzie istnieje infrastruktura linii energetycznej, czyli są słupy po prostu. Te przyłącza wykonywane będą na powierzchni równolegle do przyłącza energetycznego, prawda? Więc tej ingerencji w działkę nie będzie. Natomiast jeżeli warunków nie otrzymaliśmy z zakładu, tak jak w przypadku Rzeczyc, przepraszam, biskupie, tak jak w przypadku biskupie, nie otrzymaliśmy warunków, ponieważ te słupy są za niskie i no, nie da się w ten sposób wykonać. Ta sieć będzie układana w ziemi i rzeczywiście nie ma innego rozwiązania. Jeżeli ktoś będzie decydował się na korzystanie z tej usługi, będzie musiał, że tak powiem, zgodzić się na to, żeby to przyłącze do siebie wykonać. Innej możliwości, że tak powiem, nie ma. Jeszcze raz? Tak, tak, w Biskupiu są za niskie słupy, po prostu tam są słupy 8,5-metrowe, także linia światłowodowa wisiałaby zbyt nisko i dlatego tam zostało to zaprojektowane całe ziemię. Zresztą głównie w pasie drogowym, mało w działkach, prawda? W pasie drogim, drogi powiatowej, no i tutaj później tam do końca to już jest droga gminna. Jeszcze mam pytanie, czy jeżeli trasa przelotu tego światłowodu leci przez pole uprawne, na którym rosną rośliny, czy czekacie aż do momentu zbioru, czy po prostu idziecie? Wie pan co, jeżeli przechodzimy przez jakieś uprawy, ustalamy to z każdym, że tak powiem, indywidualnie, prawda? Wiem, o co chciałbym zapytać, jeżeli jakieś zniszczenia są, czy po prostu jakaś rekompensata wchodzi w grę i tak dalej. No tak, proszę Państwa, nie możemy wejść, zniszczyć komuś zboże. Jeżeli będzie taka możliwość, żeby poczekać trochę,
to tak, to oczywiście też nie będzie z tym problemu. Natomiast jeżeli chodzi o takie odcinki, no na przykład w stronę miejscowości Kiełczew, gdzie szkoły musimy zrobić do końca sierpnia, no to tam na pewno będziemy musieli, prawda, wejść i na pewno będziemy musieli to wybudować zgodnie z tym terminem, prawda? Ale za porozumienie właściciela, tak? Za porozumienie właściciela, tak. Tak, proszę Państwa, to tutaj niektórzy, tutaj widzę Pana Sołtysa z Pław akurat, nie? Pan Sołtys nam pomagał zbierać zgody. Akurat jeszcze byłem u niego osobiście, później tam Pan Waldemar się tym zajmował, więc tylko Pana Sołtysa z Pław tutaj znam. Tak, jeżeli chodzi o przejście przez działki, tak, to jeżeli czy podwieszamy na powierzchnię, czy przechodzimy, tym bardziej, jeżeli przechodzimy ziemią, do każdego się zwracamy indywidualnie i z każdym podpisujemy umowę czy oświadczenie, prawda? A jeżeli chodzi o podwieszenie, to podpisujemy takie krótkie oświadczenie tego, że po prostu właściciel nieruchomości zgadza się na wejście na działkę i to bez względu na to, czy stoi słup energetyczny, czy nie. Po prostu, jeżeli wisi kabel, to po prostu mamy obowiązek właściciela tej działki zapytać, podpisać z nim takie krótkie oświadczenie. Jeżeli chodzi o wykop, to tym bardziej, to już jest bardziej taka poważniejsza umowa, dłuższa, prawda, i to też musimy zawrzeć, żeby dokonać. Tutaj, jeżeli chodzi o same wykopy, tutaj staramy się to jednak robić w pasach drogowych, bo te wykopy, proszę Państwa, najczęściej są po prostu z miejscowości do miejscowości, prawda? No bo to w samych miejscowościach, gdzie jest zabudowa, no to najczęściej jest też infrastruktura po prostu energetyczna, napowietrzna. Natomiast przejścia z miejscowości do miejscowości wykonywane są ziemią i tutaj staramy się po prostu jak najmniej kolizyjnie. Zwracamy się bardzo często właśnie do gminy, prawda, o zgodę, to w drogach gminnych, prawda, lub w drogach powiatowych, jeżeli jest taka możliwość, a to najbardziej to chyba do gminy, prawda. Czy wiadomo już, jaki będzie koszt przyłączenia się do takiej sieci? Proszę Pana, tak jak wspominałem wcześniej, koszty przyłącza, nie, koszty przyłącza są darmowe. Po prostu firma w ramach tego zadania już jest przewidziane to przyłącze. Natomiast jeżeli chodzi o opłatę na przykład aktywacyjną, czy jakąś tam opłatę handlową z operatorem, czyli jeżeli Pan pisze, nie wiem, umowę z firmą Orange, z firmą Play, Netia, bądź jakimś tam innym operatorem, to trzeba już po prostu z nimi rozmawiać. Natomiast samo przyłącze, proszę Państwa, mieliśmy takie przypadki właśnie w miejscowości Zakrzew, gdzie no ktoś może nie do końca poinformowany, jeden z operatorów, nawet nie wiem jaki, czy to UPC, czy nawet ja nie chcę tam wnikać, zaczęli stosować coś takiego, żeby podpisywać umowy teraz handlowe, bo później przyłącza będą płatne i tak dalej. Nie, przecież to jest nieprawda, przyłącza będą darmowe. Natomiast jeżeli operator życzy sobie jakiś tam dodatkowy opłat, jako opłata, nie wiem, aktywacyjna na przykład, prawda, no to już jest opłata dla niego, a nie dla samego, prawda, tutaj właściciela sieci. Także tutaj to nie ulega wątpliwości, przyłączenie jest za darmo. Może na ja chciałam. Jeszcze mam pytanie, czy w przyszłości będzie taka możliwość podłączenia tych wiosek, które teraz nie zostały objęte, bo podobno od operatora, tam, czy tam białych, tam nie ma internetowych, czy w przyszłości będzie można podłączyć do tej instalacji, do te wioski? Proszę, to takie dla mnie to bardzo trudne pytanie tak naprawdę, bo ja nie odpowiem Panu jednoznacznie tak czy nie. Natomiast wiem na pewno, że wchodzi kolejny etap tego projektu. My teraz realizujemy POPC4. Wchodzi kolejny etap, czyli ten piąty. Natomiast zakresu tego etapu nie znam. Nie jestem Panu w stanie powiedzieć, co będzie podłączone, co nie będzie podłączone, prawda? To po prostu trzeba by było sobie tam na stronie ministerstwa dokładnie śledzić, sprawdzać i na czym ma polegać ten piąty etap. Także prawdopodobnie tak, natomiast nie odpowiem tak dokładnie. Ja chciałam jeszcze zapytać, czy, no wiadomo, projekt jest w trakcie realizacji, prawie faktycznie ukończony. Czy, ale lepiej słychać. Bo jest taka sytuacja u nas, na przykład w miejscowości Wysokie, że pół ulicy ma światłowód, a drugie pół nie ma. I to jest takie trochę dziwne, że właśnie czy byłaby możliwość jeszcze w tej chwili coś zrobić. Kto ma ten mikrofon?
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te miejscowości, te ulice w Wysokiem, które nie zostały objęte tym projektem, było to zupełnie niezależne od gminy. Rozmawialiśmy już kiedyś o tym, jak to na zasadzie algorytmu jest wybierane, które miejscowości czy części miejscowości są podłączane, a które nie. Na tym etapie, czyli w tym projekcie, o którym Pan tutaj mówił, który już się kończy, nie ma możliwości podłączenia tych miejscowości, natomiast gmina wysłała oficjalne pisma do Ministerstwa Cyfryzacji, do spółki FIBE, do jeszcze kilku instytucji, które właśnie zajmują się wdrażaniem tego projektu i wykazaliśmy wszystkie adresy, wszystkie punkty, które nie zostały ujęte w obecnym tym etapie. Zostało to wskazane bardzo dokładnie, czyli miejscowościami, ulicami i z numerami domów, które zostały pominięte. Zrobiliśmy taką weryfikację na zasadzie tych informacji, na podstawie tych informacji, które mamy. I na ten moment nie mamy jeszcze oficjalnych odpowiedzi, natomiast nieoficjalnie są takie informacje, że będą się starali to ująć w tym kolejnym etapie. Oczywiście na bieżąco będziemy o tym informować. W najbliższych 3-4 latach cała Polska w zasadzie ma być objęta tym zasięgiem tego szerokopasmowego internetu. Przynajmniej takie są założenia. Natomiast my robimy wszystko, żeby to było jak najszybciej. Jeżeli chodzi jeszcze o Wysokie, pojawiają się też inne możliwości, ponieważ są operatorzy, tacy mniejsi operatorzy tutaj lokalni, którzy podłączają na przykład Biłgora i tamte okolice, którzy byliby zainteresowani wybudowaniem takiej sieci na własny koszt, pod warunkiem, że nie wybuduje jej wcześniej FIBE właśnie z tego projektu. Także też o tym rozmawialiśmy. Jest taka możliwość. Oni zobaczą po zakończeniu tego projektu, jakie będą mieli możliwości, będą robić takie rozeznanie, kto będzie się chciał podłączyć i jeżeli chodzi o samo Wysokie, też będzie taka możliwość, że może pojawi się jakiś lokalny operator. Także na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Dziękuję panu wójtowi za wyjaśnienia. Bardzo proszę. To ja jeszcze mam takie jedno pytanie. Jak tutaj państwo wybudują tą linię i ona na przykład przechodzi 100 metrów od prywatnego mieszkania, czy on na przykład prywatnie mógłby sobie dołączyć się do tej linii, na przykład zapłacić za ten światłowód prywatnie i dołączyć się do tego? No w końcu tak naprawdę nie zadawałem inwestorowi takiego pytania, czy może ktoś sobie prywatnie podłączyć, zrobić takie przyłącze. Powiem tak, jeżeli chodzi o samą sieć, budowana jest z dużymi zapasami, budowana jest z możliwościami przyłączenia na pewno kolejnych budynków bez problemu, prawda? To nie ulega wątpliwości, bo ono duże ma zasoby jeszcze rezerwowe, także do tej sieci przyłączyć się na pewno można. Natomiast nie wiem, czy operator będzie dawał takie warunki, żeby można było sobie wybudować we własnym zakresie takie przyłącze. Nie mam pojęcia. Tak jak mówię, na pewno sieć daje takie możliwości, natomiast samo wykonanie przyłącza dla siebie, nie wiem, czy to będzie możliwe. Myślę, że tak, ale ewentualnie mówię, mogę się dowiedzieć, zostawię numer telefonu i mogę po prostu się zorientować, jak to może wyglądać. Jeżeli pan będzie zainteresowany, to możemy się po prostu umówić na telefon. Dziękuję za wyjaśnienia. Bardzo proszę, jesteśmy nadal w punkcie 4. Bardzo proszę, są jakieś pytania? Mamy okazję porozmawiać na nurtujące nas pytania. Ja mam taką prośbę, bo to mieszkańcy się zwracają, żeby bus chodził Bychawa, Antoniówka, Żółkiewka. Tutaj z Wysokiego, tak?
trasa, żeby było połączenie. Bychawa, Antoniówka, Żółkiewka. Dziękuję. Dziękuję, bardzo proszę. Są jeszcze jakieś pytania odnośnie światowodów od innych? Dziękuję, bardzo proszę. Są jakieś pytania jeszcze? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Jesteśmy nadal w punkcie czwartym. Proszę bardzo, tylko bardzo bym prosił, jak jest możliwość, przez mikrofon. Ja mam właśnie taką prośbę, bo już były składane pisma odnośnie tego busa, jeżeli już jesteśmy przy busie. Tam potrzebny jest też bus Giełczew-Bychawa, ponieważ teraz bardzo dużo młodzieży wybiera się do szkoły, do Bychawy i rodzice właśnie dzwonią, pytają, no bo coś w tej sprawie już tam miało właśnie być wyjaśnione, ale nic nie wiemy na razie do tej pory. Także mamy prośbę tutaj z Giełczwi, żeby był bus Giełczew-Bychawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Są jeszcze jakieś pytania? Jesteśmy na punkcie czwartym. Porządku obrad? Nie widzę. Odnośnie światłowodów nie ma żadnych pytań już. Tak też tu zwrócę się do panów z firmy Proftel. Jeżeli chcą kontynuować z nami obrady, mogą. Jeżeli chcą opuścić, też mogą. Także dziękujemy za bardzo szczegółowe wyjaśnienia. Ja również dziękuję. To jeżeli chodzi o kontakt, to mogę zostawić tutaj numer telefonu. Zresztą chyba w gminie to nie ma problemu. Tam wiele wniosków do gminy wpłynęło, więc jeżeli by się pojawiły jakieś pytania, to bardzo proszę dzwonić i będziemy wyjaśniać telefonicznie ewentualnie. Ja zapraszam jeszcze do kontaktu. Mam tu z panem Waldemarem, asystentem projektanta, stały kontakt. Jeżeli ktoś coś by potrzebował, jakieś pytania, także że proszę się do mnie kontaktować. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt czwarty porządku obrad. Przechodzimy do punktu piątego. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni. Bardzo proszę panią sekretarz. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni sołtysi, państwo sołtysi. Jak wiadomo, od kilku już lat na podstawie przepisów samorządowych, a są nimi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, konkretnie artykuł 28aa, który został dodany w 2018 roku, został wprowadzony obowiązek przedłożenia przez wójta gminy raportu o stanie gminy za miniony rok. Jest to niejako forma kontroli działalności organu wykonawczego przez Radę Gminy w postaci udzielenia lub nieudzielenia temu organowi wotum zaufania na podstawie oceny przedstawionego raportu. A zatem raport o stanie gminy jest to dokument, który pełni zadanie podsumowania działalności samorządu gminy w roku poprzednim w stosunku do tego, w którym jest przedstawiany. Raport o stanie gminy Wysokie za rok 2020 zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy został przygotowany przez wójta gminy, złożony na ręce przewodniczącego Rady Gminy w ustawowym terminie oraz podany do publicznej informacji poprzez publikację na stronie gminy wraz z wzorem zgłoszenia do debaty nad raportem. Jak wszystkim wiadomo,
takie zgłoszenie poparte powinno być minimum 20 podpisami mieszkańców z terenu naszej gminy i takie zgłoszenie należało złożyć do przewodniczącego rady najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym debatę. Z moich informacji wynika, że takie zgłoszenia nie wpłynęły. Tak, panie przewodniczący, rozmawialiśmy, nie było żadnych zgłoszeń. Nie wpłynęły. Szanowni Państwo, treść tego dokumentu z pewnością doskonale znacie, ponieważ został on dostarczony wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Rozpocznę jednak od innego dokumentu, jakim jest strategia rozwoju gminy, który został przyjęty w grudniu 2015 roku na lata 2016-2023. Dlaczego od tego? Ponieważ raport o stanie gminy powinien być ściśle powiązany właśnie ze strategią jej rozwoju, a więc najkrócej mówiąc, przedstawiać corocznie realizację celów w niej zawartych. W dokumencie tym mówi się o misji gminy Wysokie, a mianowicie podmiotowa, otwarta na innowacje wspólnota, dumna ze swej tradycji i dziedzictwa, o silnej gospodarce opartej na racjonalnym wykorzystaniu swych unikalnych zasobów. Jest to wspólnota, która sprzyja zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym aspiracjom mieszkańców oraz ciągle poszukuje optymalnych procesów rozwojowych i ukrytych potencjałów. Natomiast rozwój oznacza nic innego jak proces zmian lub przeobrażeń charakteryzujących się przejściem w stan doskonalszy lub bardziej pożądany. To, że w przypadku polityki rozwojowej mówimy o przejściu w stan bardziej pożądany, oznacza, że musi istnieć, szczególnie w samorządzie lokalnym, wspólnota podzielanych wartości i przekonań, jak również zgoda co do wspólnej oceny obecnego stanu. Należy zauważyć zatem, że lektura raportu o stanie gminy za rok 2020 pozwala stwierdzić, że działania władz samorządowych naszej gminy doskonale wpisują się w wypełnianie tejże misji, którą założono w strategii i jednocześnie powoli realizuje się wizja rozwoju naszej małej, lokalnej ojczyzny, tego naszego tutaj miejsca na ziemi. Bo przecież każde przedsięwzięcie, każda inwestycja ma służyć rozwojowi naszego społeczeństwa bardzo szeroko rozumianego, stwarzać warunki ku temu, by lepiej się żyło, lepiej się mieszkało, lepiej jeździło, aby to miejsce stawało się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem życia i pracy. Chciałabym zwrócić uwagę na tą część raportu, gdzie przedstawione są w sposób szczegółowy i czytelny inwestycje i zadania, które niewątpliwie stanowią integralną część działalności gminy. Szanowni Państwo, rok 2020 to znów, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na różnego rodzaju przedsięwzięcia, rok szczególny. To również rok, w którym były realizowane bardzo ważne inwestycje, rozpoczęte we wcześniejszych latach, jak i nowe. Wartość dofinansowania pozyskanego przez gminę Wysokie do tych zadań to kwota ponad 4 miliony złotych, jak wynika, jak Państwo czytacie w raporcie. Nie będę już przedstawiać konkretnych kwot, bo to wszystko jest bardzo szczegółowo przedstawione. Jest to, myślę, chyba wszyscy się zgodzimy, jest to bardzo duża kwota, której pozyskanie wymagało wielu starań czynionych przez władze gminy. Między innymi dzięki ogromnemu wsparciu marszałka województwa w ramach regionalnego programu operacyjnego, Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ale też przy współpracy powiatu lubelskiego udało się zrealizować wiele zadań rozpoczętych i nowych, a tym samym wpłynąć na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, co jest jednym z najważniejszych założeń dokumentu, o którym mówiłam wcześniej, czyli strategii rozwoju naszej gminy.
Do końca roku 2020 zrealizowano lub rozpoczęto realizację następujących przedsięwzięć w niej zawartych. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Wysokie, remont budynku po byłym posterunku policji, budowa stołówki przy Zespole Szkół, kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach z terenu gminy Wysokie, rewitalizacja terenów przylegających do rzeki Wierzchówki i Giełczewki, działania na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych wśród mieszkańców gminy, budowa i rozbudowa sieci chodników i ścieżek rowerowych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Szanowni Państwo, miniony rok 2020 to nie tylko wymienione inwestycje kubaturowe i drogowe, to również czas intensywnych działań nad pracami, projektami przygotowującymi do wielu innych zadań, na przykład na rok bieżący czy na przyszłe lata. Zapewniam Państwa, że te wszystkie prace, te wszystkie przygotowania to równie ciężka i żmudna praca. Mam tutaj na myśli m.in. działania wpisujące się w plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wysokie na lata 2014-2020, a więc zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i tak dalej. Chodzi tu o termomodernizację obiektów publicznych, instalację kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotły na biomasę w budynkach prywatnych, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego. To właśnie w ramach tego programu również realizowana była i jest, bo niektóre zadania są jeszcze nieskończone, termomodernizacja budynków należących do samorządu gminy. Chodzi m.in. o budynki, które oddane są w użytkowanie jednostkom ochotniczych straży pożarnych. W 2020 roku trwały również intensywne prace nad m.in. nad dokumentacją i przygotowaniami do kolejnych zadań w ramach lokalnego programu rewitalizacji, który został przyjęty w 2017 roku. Ale przypomnijmy również, że to właśnie w ramach tego programu gmina Wysokie realizowała dwa duże projekty. Dobudowanie stołówki przy Zespole Szkół Wysokie oraz remont budynku po byłym posterunku policji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół jego otoczenia. Wiadomo wszystkim, że chodzi o budynek, który już został oddany do użytku, gdzie przeniesiony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Już działa, już funkcjonuje. Pamiętajmy również, bo to zapisało się, myślę, na stałe, niestety życiorys wszystkich, że rok 2020 był rokiem szczególnie trudnym ze względu na pandemię COVID-19, a więc co za tym idzie, różnego rodzaju ograniczenia i izolacje. Wszyscy wiemy, nie będę się nad tym tutaj skupiać, bo wszyscy wiemy, jak to wszystko wyglądało. Mimo to udało się jednak zrealizować wymienione wcześniej cele i zadania. Bardzo dużo zaangażowania i pracy wymaga zarządzanie również mieniem oraz polityka mieszkaniowa gminy. Jak wiadomo, zasoby mieszkaniowe mamy niewielkie, ale i te, które są, aby były atrakcyjniejsze, należy dążyć do poprawy ich stanu technicznego i podwyższania standardu. A żeby z kolei to realizować, no niestety trzeba podejmować starania o środki finansowe, tam gdzie jest to możliwe. Głównie tutaj chodzi o, i bardzo dużo rozbija się o stan, o remonty i termomodernizację tych budynków. Oprócz nie najlepszego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, niestety powodem niskiego współczynnika wynajmowanych przez gminę mieszkań jest z pewnością sytuacja demograficzna gminy, od czego niestety nie uciekniemy. Czyli jest, krótko mówiąc, małe zaludnienie w stosunku do powierzchni. Proszę Państwa, w celu zwiększenia atrakcyjności terenów naszej gminy, a tym samym zachęcania do zamieszkania,
umożliwienia kupna działek, budowy i tym podobne, należy też zwrócić uwagę na politykę przestrzenną gminy. W tym celu również podjęte są działania w planie, jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego. Szanowni Państwo, do zadań organu wykonawczego, czyli wójta, między innymi należy oczywiście wykonywanie uchwał Rady Gminy, co zostało opisane szczegółowo również w dokumencie, czyli w raporcie, który macie Państwo oczywiście przed sobą, a zadziało się to wszystko zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami, nad czym czuwa dobrze przygotowanych do pracy urzędników. Proszę Państwa, samorząd to również podległe jednostki, jednostki oświatowe, pomocy społecznej, jednostki kulturalne, również działania promocyjne, różnego rodzaju wydarzenia, mające na celu podkreślenie różnego rodzaju uroczystości, jak również integrację społeczności lokalnej. To także współpraca i angażowanie do różnych działań kół gospodyń wiejskich, jednostek ochotniczych, straży pożarnych. Niestety w ubiegłym roku, jak już przed chwilą wspomniałam, wiele zaplanowanych wydarzeń kulturalnych zostało z przyczyn oczywistych. Musiało być odwołane ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią. Już od 12 marca właściwie wszystko łącznie z zamknięciem szkół. Jak wszyscy wiemy, wszystko właściwie stanęło w miejscu, można powiedzieć. Odbywały się tylko bardzo nieliczne i w bardzo takim wąskim zakresie uroczystości urzędowe. Ale nawiązując nawet do tego, staraliśmy się jakoś być z ludźmi, być w tym czasie również trudnym. Podjęliśmy inną inicjatywę, choćby szycie maseczek ochronnych. Przy współpracy chętnych, wszystkich chętnych osób do szycia, które się zgłosiły, szyto około ponad 4000 sztuk maseczek. Wszystko to zostało, jak wiemy, wszystko to zostało rozdysponowane do mieszkańców naszej gminy. Szanowni radni, nie chciałam tutaj już skupiać się na szczegółach, bo wszystko to macie Państwo w raporcie, w dokumencie. Z pewnością przeczytaliście bardzo dokładnie. Starałam się natomiast w wielkim skrócie przedstawić to, co działo się w 2020 roku w naszej gminie. Jak radziliśmy sobie z bieżącymi problemami, tymi większymi, ale i tymi mniejszymi, takiego codziennego funkcjonowania, pokonywania trudności, ale też spoglądania na efekty zwykłego okiem zwykłego mieszkańca naszej gminy. Chodziło nam o to również, aby działania gminy ostatecznie budziły aprobatę i zadowolenie naszych mieszkańców. Ufam, że tak się stało, a czy się udało, ocena należy do Państwa. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Pani Sekretarz za przedstawienie raportu gminy za rok 2020. Są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie zamykamy punkt 5. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania wójtowi gminy Wysokie. Bardzo proszę, nikt się nie zgłosił do debaty. Są jakieś pytania odnośnie uchwały? Nie widzę. W takim razie przedstawię tekst uchwały. Uchwała nr 25/187/2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Wysokie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 a w związku z artykułem 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy Wysokie za rok 2020 udziela się wotum zaufania wójtowi gminy Wysokie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania.
Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. Sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Bardzo proszę, panie skarbnik. Szanowni Państwo Radni, Panie Przewodniczący, Państwa Sołtysi. Dochody budżetu gminy wysokie w 2020 roku zostały wykonane w 95,45% i wykonano je w kwocie 23 108 697 złotych 51 groszy. Dochody były zrealizowane przez 5 jednostek. Zespół szkół wysokim wykonał 27 642 zł 35 groszy. Były to opłata za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu. Szkoła podstawowa w Kiełczwi 69 zł 11 groszy. Odsetka środków na rachunku bankowym. Tak samo szkoła w Maciejowie 56 zł 56 groszy. KOP z Wysokiem osiągnął dochody w wysokości 21 796 zł 44 grosze. Były to opłaty za usługi opiekuńcze oraz część funduszu alimentacyjnego. Urząd Gminy Wysokie dochody w wysokości 23 059 133 zł 5 groszy. Dochody bieżące były zrealizowane w 99% w kwocie 12 574 296 zł 84 groszy i przedstawiały się następująco. Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich 1973,19. Dochody z tytułu dostarczania wody wraz z odsetkami 378 371 zł 46 groszy. Dochody w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 2040. Opłata z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali 106 461 zł 95 groszy. Opłaty za centralne ogrzewanie 29 622 zł 46 groszy. Odsetka zaległości z tytułu nieterminowej spłaty tych opłat 2490,91. Rozdział 750-23 Urzędy Gminy. Gmina otrzymała dotację na organizację szkoleń pracowników z Urzędu Pracy w kwocie 5425,60 zł. W ramach rozdziału 754-12 Ochotnicze Straże Pożarne gmina otrzymała dotację z powiatu lubelskiego w kwocie 10 tysięcy na dofinansowanie bieżących zadań. Rozdział 756-01 Wpływy z podatku karty podatkowej kwota 2915,41. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku to 81 zł 39 groszy. Rozdział 756-15 Wpływy z podatków i opłat lokalnych płacone przez osoby prawne. Podatek od nieruchomości 274 355 zł 41 groszy. Podatek rolny 2866 zł 44 grosze. Podatek leśny 11 152 zł 87 groszy. Podatek od środków transportu 34 745 zł. Te same podatki płacone przez osoby fizyczne. Podatek od nieruchomości 305 379 zł 11 groszy. Podatek rolny 1 147 700 zł 2 grosze. Podatek leśny 30 338 46 groszy. Podatki od środków transportu 86 488 złote 44 grosze. Podatek od spadków i darowizn 50 071 zł. Opłata targowa 19 715 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych 103 839 zł 2 grosze. Koszty egzekucyjne 5 892 zł 32 grosze. I odsetki od zaległości podatkowych 6 334 zł 68 groszy. Opłata skarbowa 14 161 zł. Opłata za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 66 986 zł 4 groszy. Rozdział 756-21. Dochody w podatku dochodów od osób fizycznych 1 260 971 zł. Udziały w podatku CIT 10 390 zł 21 groszy. Subwencja oświatowa wynosiła 3 212 531 zł.
Subwencja wyrównawcza ogólna 4 092 958 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 12 530 zł 31 groszy. Różne opłaty 6772 75 groszy. Wychody z tytułu odszkodowań i za zniszczone mienie 7380 zł. Dochody z tytułu płatnika składek do urzędu skarbowego 630 zł 91 groszy. Część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 54 880 zł. Rozdział 801.01 Szkoły Podstawowe. Gmina otrzymała dotację w wysokości 99 758 zł na zakup komputerów przenośnych w ramach programu Zdalna Szkoła. Rozdział 801.03 Oddziały Przedszkolne. Otrzymano dotację celową na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 15 780. Przedszkola. Wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 518 zł. Wyżywienie 27 014 zł. Opłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami innych gmin przebywających w naszym przedszkolu 61 190 zł 88 groszy. Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne to 67 426 zł. Rozdział 801.48 Stołówki. Dotacja na wyposażenie stołówki szkolnej w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu 80 000. Pomoc społeczna. Dotacja na składy na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłku stałych 9 045 zł 3 grosze. Dotacja na zasiłki pomocy naturze 39 850 zł 10 groszy. Dotacja na zasiłki stałe dla osób posiadających ustalony stopień niepełnosprawności 101 048 zł 39 groszy. Dotacja na pokrycie części kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 98 341 zł 94 groszy. Opłaty z usług za wykonywanie usług opiekuńczych 6 120 zł. Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 48 325 zł 68 groszy. Rozdział 853.95 Pozostała działalność. Dotacja na dofinansowanie projektu Aktywni 60 plus w gminie Wysokie. Łączna kwota w obu paragrafach, czyli część unijna i część krajowa 136 815 zł. Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 25 046 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zlecanych ustawami, czyli spłata funduszu alimentacyjnego przez dłużników 3111 zł 36 groszy, zwroty nienależnie pobranych świadczeń 12 082 zł 57 groszy, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 166 zł 63 groszy. Gospodarka odpadami. Wpływy z opłaty za odbiór śmieci 364 220 zł 77 groszy. Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane gminie przez Urząd Marszałkowski 567 zł 31 groszy. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami to koszty egzekucyjne 1740 i odsetki 1081 zł 18 groszy. Dochody majątkowe. W roku 2020 dochody majątkowe osiągnięto na poziomie 4 525 130 zł 62 grosze i były to dofinansowanie projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, głównie wpłaty mieszkańców zaliczek na ten projekt 12 119 zł 8 groszy. Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 21-29L w miejscowości Giełczów pierwsza poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej 161 339 zł. Dotacja z funduszu dróg samorządowych na inwestycję pod nazwą przebudowa dróg gminnych nr 107338L i 107339L w miejscowości Wysokie 164 121 zł. Dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych 80 tysięcy na przebudowę drogi w miejscowości Kajetanów. Dotacja na projekt modernizacja budynku po byłym posterunku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół jego otoczenia. Łącznie w obu paragrafach kwota dotacji 343 060 zł 25 groszy. Ze sprzedaży gruntów rolnych gmina otrzymała kwotę w roku 2020 39 012 zł 72 groszy. Dotacja na
na dofinansowanie projektu podniesienia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej dla gminy Wysokie to kwota 258 490 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 1 608 181 zł. Dotacja na rozbudowę i przystosowanie stołówki 826 139 złotych 56 groszy. Dotacja na instalację systemów energii odnawialnej w gminie Wysokie etap drugi 804 256 złotych 45 groszy. Dotacja na projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Wysokie 171 881 złotych 25 groszy. Dotacja na efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego w gminie Wysokie 56 530 zł 11 groszy, 31 groszy. Dochody na realizację zadań zleconych, tak jak co roku, te same rozdziały, czyli na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 787 875 zł 62 grosze. Dotacja na zadania zlecone w ramach pracy referatu USC i dowodów osobistych 49 435 zł 3 grosze. Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 2020 zł. Dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 56 682 zł. Dotacja na zakup pomocy edukacyjnej w szkołach 32 222 zł 16 groszy. Dotacja na świadczenia wychowawcze 3 620 204 zł 36 groszy. Dotacja na świadczenia rodzinne 1 291 050 zł 16 groszy. Dotacja na obsługę karty dużej rodziny 94 zł 90 groszy. Dotacja na program Dobry Start, wspieranie rodziny 130 510 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 849 zł 74 groszy. Wydatki w roku 2020 roku kształtowały się na poziomie 10 278 144 zł 56 groszy. Są to wydatki bieżące, zostały zrealizowane w 81%. W tym rozdział 010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, opłata podatku VAT. W izbach rolniczych składka do Olweckiej Izby Rolniczej 23 950 zł 50 groszy. Gospodarka wodna, dostarczanie wody w okresie kosztów funkcjonowania wodociągu na terenie gminy to kwota 338 221 zł 12 groszy. Transport i łączność, lokalny transport drogowy, przekazano dotację dla powiatu na organizację transportu lokalnego na terenie gminy Wysokie w kwocie 2274 zł 89 groszy. W ramach dróg publicznych gminnych zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dróg gminnych 26 572 zł 66 groszy, doraźne remonty dróg gminnych 126 885 zł 88 groszy w ramach funduszu sołeckiego, a łącznie 249 457 zł 58 groszy. Zakup usług pozostałych 20 578 92. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Przeznaczono kwotę 59 609 57 groszy na pokrycie kosztów utrzymania mienia komunalnego. Rozdział 752. Pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy 34 581 złotych 54 groszy. Rozdział 75023. Pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy 1 464 688 zł 4 grosze. Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego na materiały i usługi promujące gminę. Wydatkowano 6283 zł 63 grosze. Na wspólną obsługę księgowo-administracyjną szkół z gminy Wysokie wydatkowano 67 805 zł 94 groszy.
Rozdział 795. Pozostała działalność w administracji. Wydatkowano 461 716 złotych 55 groszy na wynagrodzenie pochodne inkasentów, wypłaty sołtysów podczas sesji Rady Gminy, wynagrodzenie pracowników gospodarczych, składki członkowskie do projektu i pozostałe wydatki. Rozdział 754.12. Ochotnicze straże pożarne. Wykonano zostały wydatki w kwocie 139 268 złotych 91 groszy, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych, udziały w akcjach, umowy zlecenia i pochodne kierowców, wyposażenie jednostek, zużycie energii w strażnicach, usługi remontowe i pozostałe wydatki bieżące, takie jak ubezpieczenie. Rozdział 757.02. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Wydatkowano 42 678 złote 63 grosze na odsetki od zaciągniętych kredytów. Rozdział 801.01. Szkoły podstawowe. Na utrzymanie trzech szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano 3 982 438 złote 62 grosze. Na oddziały przedszkolne w Giełczwi i w Maciejownie wydatkowano 231 821 złotych 94 grosze. Na przedszkole przy zespole szkół w Wysokim wydatkowano 571 550 złotych 83 grosze. Dowożenie uczniów kosztowało 116 606 złotych 46 groszy. Utrzymanie liceum ogólnokształcącego 257 966 zł 63 grosze. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 130 zł. Na wyposażenie stołówki szkolnej w ramach programu posiłek w szkole i w domu 100 000. Rozdział 801.50. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych 19 358 zł 37 groszy. Pozostała działalność w oświacie, czyli odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rencistów i emerytów oraz wynagrodzenie członków Komisji Awansu Zawodowego Nauczyciela 62 945 zł 30 groszy. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki bieżące na profilaktykę alkoholową 26 523 złote 91 groszy. Domy pomocy społecznej 192 902 złote 25 groszy. Rozdział 852.13. Koszt ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych 9 045 zł 3 grosze. Zasiłki pomocy naturze 43 254 zł 69 groszy. Zasiłki stałe 101 048 zł 39 groszy. Funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 345 999 zł 87 groszy. Wynagrodzenia osobie pełniącej usługi opiekuńcze 17 971 zł 44 grosze. Pomoc w zakresie dożywiania 60 407 zł 10 groszy. Świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 1165 zł 80 groszy. Na projekt Aktywni 60+ wydatkowano 187 583 zł 35 groszy. Na pomoc materialną dla uczniów 31 308 zł. Stypendia naukowe i sportowe 6160 zł. Rozdział 855.02 świadczenia rodzinne 84 565 zł 6 groszy. Na wspieranie rodziny poprzez pracę asystenta rodziny 7523 zł 32 grosze. Środki w kwocie 20 139 zł 2 grosze przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci w domu dziecka i rodzinie zastępczej. Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Pokrycie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków wysokim 13 753 zł 79 groszy. Gospodarka odpadami. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami to kwota 325 770 zł 75 groszy. Utrzymanie czystości na terenie gminy 7021 zł 44 groszy. Utrzymanie zieleni 5333 zł 6 groszy.
Ochrona Powietrza Atmosferycznego i Klimatu, zapłata podatku VAT od dotacji 40 564 zł. Dotacja na schronisko dla zwierząt 1200 zł. Oświetlenie, zakup energii i konserwacja oświetlenia 117 454 zł 99 groszy. Wydatki związane z zakresem ochrony środowiska naturalnego 506 zł 56 groszy. Wydatki na usunięcie folii rolniczych z terenu gminy Wysokie 6965 zł 14 groszy. Pozostała działalność, zakup materiałów, w tym kosa, kosiarki, materiały eksploatacyjne i dieta przystankowa w miejscowości Spłowy z Funduszu Sołeckiego 5449 zł 84 groszy. Rozdział 921.05 pozostałe zadania w zakresie kultury 6130 zł na organizowanie gminnego święta plonów, obchodów niepodległości, święta niepodległości, obchodów rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja oraz przeglądu kopalń. Na działalność gminnego ośrodka kultury przekazano 93 518 zł 22 groszy oraz dotacja na imprezy okolicznościowe 11 576 zł 19 groszy. Na działalność biblioteki publicznej przekazano 188 188 zł 69 groszy. Na pokrycie kosztów funkcjonowania wojska Orlik 8 825 zł 32 groszy. Wydatki majątkowe. Wykonano wydatków majątkowych na kwotę 6 130 371 zł 83 groszy. Na opracowanie dokumentacji na projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 22 762 zł 40 groszy. Zakupiono pompę głębinową na ujęcie wody w Maciejowie 25 733 zł 78 groszy. Przekazano dotację dla powiatu lubelskiego na takie zadania jak rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę 367 025 zł. Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Zaraszów Kąty Wysokie poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Wychawaj Wysokie 700 tysięcy. Dotacja na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Dragany 192 011 groszy. W ramach dróg publicznych gminnych wykonano następujące zadania. Przebudowa drogi w Kajetanowie 152 387 zł 49 groszy. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wysokie 615 039 zł 36 groszy. Przebudowa dróg gminnych ulicy Szkolnej i Miłej Wysokim 288 456 zł 23 groszy. Modernizacja drogi gminy w miejscowości Maciejów Stary 56 690 zł 34 groszy. Modernizacja ulicy Młyńskiej Wysokim 19 735 zł 35 groszy. Gospodarka gruntami nieruchomościami. Modernizacja budynku po posterunku 540 174 zł 97 groszy. Modernizacja instalacji wewnętrznej w budynku przy ulicy Nowej 3 123 213 złotych 55 groszy. Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 371 141 złotych 10 groszy. Przekazanie dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej na modernizację systemu łączności radiowej 5 tysięcy. W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano modernizację budynków OSP w Antoniówce na kwotę 50 300 zł, w Łosieniu na kwotę 15 600 zł, w Słupecznie 12 659 zł, w Biskupiu 60 500 zł. W szkołach podstawowych wydatkiem majątkowym na kwotę 14 tysięcy 500 było przygotowanie dokumentacji na termomodernizację dwóch szkół podstawowych w Kiełczwi i w Maciejowie. Rozdział 801.95, rozbudowa stołówki. W roku 2020 wydatkowano 1 468 467 zł 65 groszy na projekt instalacja systemu energii odnawialnej w gminie Wysokie. Wydatkowano 605 830 zł 17 groszy. Na modernizację i rozbudowę oświetlenia
gminie Wysokiej wydatkowano 31 410,93 zł. Wydatki na zadania zlecone zostały wydatkowane zgodnie z przeczytanymi już niedawno otrzymanymi na ten cel dotacjami. Przychody budżetu gminy w roku 2020 zaplanowano w kwocie 4 360 000, których źródłem miały być zaciągnięty kredyt 3 miliony, wolne środki 996 143 i środki z Funduszu Dróg Samorządowych 363 857. W roku 2020 nie zaciągnięto kredytu, a przychody z wolnych środków zrealizowano w kwocie 1 286 019,80 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano i wykonano kwotę 1 310 728 zł. W tym spłacono kredyt w kwocie 285 100 zł zaciągniętego w 2010 roku, 350 000 kredytu zaciągniętego w 2012 roku, 10 000 kredytu zaciągniętego w 2013 roku i 10 000 kredytu zaciągniętego w 2014 roku. 655 628 zł była to kwota przelana na lokatę z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Zadłużenie gminy Wysokie z tytułu zaciągniętych wszystkich kredytów według stanu na koniec roku 2020 to 1 650 000. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 481 806 złotych 44 grosze. Nie było zobowiązań wymagalnych. Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 690 911 złotych 11 groszy. Informacja o stanie mienia gminy Wysokie. Gmina Wysokie jest właścicielem 1001 działki o powierzchni 179 hektarów 13 arów o łącznej wartości 1 611 666,01 zł. Na tę wartość składają się budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportowe oraz grunty. W roku 2020 wartość budynków, lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyły się o 2 113 042,55 zł. Urządzenia techniczne i maszyny zwiększyły się o 69 698,30 zł. Środki transportowe zmniejszyły się o 54 990,79 zł, a grunty zwiększyły się o 10 000. Zwiększenie budynków, lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz urządzeń technicznych i maszyn wynika z przeprowadzonych i zakończonych inwestycji w 2020 roku. Zmniejszenie wartości środków transportu wynika ze sprzedaży jednego samochodu oraz z jednego ze złomowania. Sprawozdanie finansowe, bilans jednostki budżetowej. Zamknął się sumą aktywów i pasywów w wysokości 32 578 429,80 zł. W tym aktywa trwałe 31 794 799,19 zł. Na to składają się środki trwałe 30 576 477,94 zł. W tym grunty 1 611 666,01 zł, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25 456 641,91 zł, urządzenia techniczne i maszyny 3 508 170,02 zł. Środki trwałe w budowie 1 218 321,25 zł. Aktywa obrotowe to 783 630,91 zł, w tym materiały 26 209,83 zł. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 95 973,46 zł. Należności od budżetów 46 768,50 zł. Pozostałe należności z tytułu podatków oraz opłat za śmieci 441 778,42 zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe to środki pieniężne na rachunkach bankowych 172 930 zł. Po stronie pasywów fundusz jednostki wynosi 28 096
1099,21 zł. Wynik finansowy 3 715 931,11 zł. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 94 180 zł. Zobowiązania wobec budżetu 24 642 zł. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 127 644,32 zł. Zobowiązania z tytułu 233 643,19 zł. Pozostałe zobowiązania 42 993,29 zł. Sumy depozytowe 158 311,54 zł. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wysokie za 2020 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w składzie Renata Kotowska, przewodnicząca, Joanna Janik, członek, Renata Gierluk, członek, po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie za 2020 rok, przedłożonego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wysokie za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony na mocy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wydawania opinii o przedkładanych przez organy wykonawcze sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Skład orzekający ocenia poprawność formalno-rachunkową sprawozdań oraz zgodność z prawem przedstawionego w sprawozdaniach przebiegu wykonania budżetu. Skład orzekający nie dokonuje natomiast oceny celowości wydatkowania środków ani gospodarności wykonujących budżet w zakresie realizacji zadań własnych gminy. Należy to bowiem do wyłącznej kompetencji Rady Gminy i jej komisji. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 7 kwietnia 2021 roku. Skład orzekający opiniując sprawozdanie z wykonania budżetu korzystał z danych zawartych w sprawozdaniach sporządzonych stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej i rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także zapoznał się z analizą sprawozdania dokonaną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wysokie zawiera informacje o wykonanych dochodach i wydatkach, w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich stosownie do artykułu 267 ustęp 1 punkt 1 oraz artykuł 269 punkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wykonanie dochodów oraz wydatków przebiegało bez większych zakłóceń. Dochody wykonane zostały w 95,45%, a wydatki w 82,24%. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone o wolne środki na rachunku bieżącym budżetu o 3 582 172,02 zł, co jest zgodne z wymogami artykułu 242 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. W ocenianym sprawozdaniu z wykonania budżetu skład orzekający nie stwierdził przypadków istotnego naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający zaopiniował pozytywne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wysokie za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik za przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bardzo proszę, są jakieś pytania odnośnie sprawozdania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu za 2020 rok. Przytoczę tekst uchwały.
Uchwała nr 25/188/2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wysokie z wykonania budżetu Gminy Wysokie za 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami oraz artykuł 270 ust. 4 dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021, pozycja 305 ze zmianami, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez wójta gminy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wysokie za 2020 rok. Paragraf drugi. Przekazuje się uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Pan radny Motyka, jeszcze prosimy o głosowanie. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Wysokie. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie. Więc panie przewodniczący, szanowni państwo, uchwała numer 1 przez 2021 rok Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wysokie z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykułu 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. O finansach publicznych, to jest dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wysokie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu, oraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok, pozytywnie opiniuje się wykonanie budżetu gminy za 2020 rok. Paragraf drugi. Komisja jednogłośnie występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Paragraf trzeci. Przekazuje się uchwałę wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 1 Radzie Gminy Wysokie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisy członków komisji. Wiesław Motyka, przewodniczący. Jarosław Nowakiewicz, Marek Blizło, członkowie komisji. Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2021 roku. Uzasadnienie. Wójt gminy zgodnie z artykułem 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw z dnia 2021 roku, pozycja 305, sporządził i przedstawił do zaopiniowania
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Wójt gminy przedstawił też sprawozdania finansowe za 2020 rok oraz pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wysokie za 2020 rok wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie w dniu 5 maja 2021 roku. Przedłożone sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok w sposób przejrzysty przedstawiam informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2020 roku, jak również sytuację gminy wynikającą z zaciągniętych kredytów. Informacje zawarte w części opisowej są zgodne z danymi wykazanymi w przedstawionym bilansie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Komisja, analizując sprawozdanie z wykonania budżetu, stwierdza, że opisane zadania były przyjęte do realizacji przez Radę Gminy, wykonywane były zgodnie z wolą Rady Gminy i nie stwierdza wydatków niecelowych. Po rozpatrzeniu przedłożonych materiałów Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Następuje podpis przewodniczącego komisji. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za przedstawienie uchwały. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydanej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium gminy. Absolutorium wójtowi gminy Wysokie. Bardzo proszę, przewodniczący. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wysokie o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu w 2020 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie: Renata Gotowska, przewodnicząca, Joanna Janik, Renata Giry lub członkowie. Po zapoznaniu się z uchwałą nr 1 przez 2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wysokie z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok na podstawie artykułu 13 punktu 8 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, w związku z artykułem 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713, z późniejszymi zmianami uchwala, co następuje. Opiniuje się pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wysokie z dnia 2 czerwca 2021 roku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu w 2020 roku. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony przepisami artykułu 13 punkt 8 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych do wydawania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej organu stanowiącego w sprawie absolutorium. Skład orzekający dokonuje oceny wniosku Komisji Rewizyjnej na podstawie kryterium zgodności z prawem. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wysokie wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 7 czerwca 2021 roku. Skład orzekający dokonał oceny wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wysokie o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Wysokie za 2020 rok, biorąc pod uwagę punkt 1 uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wysokie z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Punkt 2 opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wysokie o wykonaniu budżetu Gminy Wysokie za 2020 rok.
Punkt trzeci. Sprawozdanie roczne wójta gminy Wysokie z wykonania budżetu w 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Punkt czwarty. Opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy w 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Punkt piąty. Informacja o rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną przed sformułowaniem wniosku o udzielenie wójtowi gminy Wysokie absolutorium sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu i informacje o stanie mienia komunalnego stosownie do przepisów artykułu 270 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305. Skład orzekający zapoznał się również z analizą wniosku Komisji Rewizyjnej dokonaną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Wydział nie wniósł uwag do wniosku. Biorąc pod uwagę powyższe, skład orzekający pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wysokie o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu w 2020 roku. Od niniejszej uchwały przysługuje Radzie Gminy Wysokie odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Renata Kotowska. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przechodzimy do punktu porządku obrad 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. Przedstawię tekst uchwały. Uchwała nr 25/189/2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami i artykuł 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305, Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, informacją o stanie mienia gminy Wysokie, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy udziela się absolutorium wójtowi gminy Wysokie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Paragraf drugi. Uchwałę przekazuje się w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem uchwały absolutoryjnej. Gratulacje Pani Wójt. Życzymy dalszej owocnej współpracy z Radą, z mieszkańcami na rzecz rozwoju naszej gminy. Szanowni Państwo, nic by się też nie mogło zadziać, gdyby nie finanse. Tutaj słowa życzenia kieruję także na ręce pani skarbnik, która skrupulatnie liczy, przelicza, przenosi z paragrafu do paragrafu, żeby te nasze inwestycje mogły się zadziać,
a wyrazem wdzięczności za te wszystkie prace na rzecz rozwoju naszej gminy niech będą zarówno dla pani wójt, jak i dla pani skarbnik te skromne bukiety kwiatów. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pomoc. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, bardzo dziękuję za dobrą współpracę w roku 2020. Dziękuję za aprobatę i zatwierdzanie naszych pomysłów, działań, za dobre głosowania. Także dziękuję serdecznie. Ja również chcę podziękować z tego miejsca pani skarbnik, pani Bożenie, bo rzeczywiście wypełnuje tutaj ciężką bardzo pracę, ale trzyma mocną ręką budżet. Nie na wszystko nam pozwala, ale dużo rzeczy się udaje jednak wyegzekwować. Dziękuję serdecznie również pani sekretarz, pani Beacie Sagan. Dziękuję serdecznie panu zastępcy, panu Łukaszowi Kalińskiemu, wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów. Dziękuję też przede wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Wysokie za ich zaangażowanie we wszystkie zadania tak naprawdę, jakie przed nimi stawiamy, a są to, wierzcie państwo, bardzo często zadania niełatwe. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również państwu sołtysom. Państwo sołtysi stanowią taki żywy pomost łączności między urzędem a mieszkańcami naszej gminy. Dzięki państwu poznajemy problemy mieszkańców, ich potrzeby. Także dziękuję serdecznie i życzę wszystkim państwu, szanownej Radzie, szanownym państwu sołtysom, aby nasza współpraca układała się nie gorzej, a nawet lepiej niż do tej pory. Także dziękuję serdecznie za zaufanie, za udzielenie wotum zaufania, za udzielenie absolutorium i życzę nam wszystkim dobrej współpracy na kolejne lata. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję również za docenienie pracy. Bardzo się przygotowałam do dzisiejszej sesji, ale jestem niesamowicie zaskoczona, także powiem tylko dziękuję bardzo. Proponuję 10 minut przerwy. Uchwalenie nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest konieczne ze względu na liczne zmiany, które nastąpiły w prawodawstwie i orzecznictwie, które sprawiły, że część zapisów stała się nieaktualna. Dlatego musimy taką uchwałę podjąć. Po uchwaleniu projekt zostanie przekazany do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie w Lublinie. Bardzo proszę, są jakieś pytania odnośnie uchwały? Nie widzę. W takim razie przytoczę tekst uchwały. Uchwała nr 25/190/2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wysokie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami oraz artykuł 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2028, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wysokie, zwany dalej projektem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Projekt przekazuje się do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki
Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wysokie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na terenie gminy Wysokie na rok szkolny 2021-2022. Panią sekretarz, prosimy o wyjaśnienie. Szanowni Państwo, w 2019 roku nastąpiła kolejna ze zmian w prawie oświatowym, która wprowadziła taki zapis regulujący zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Ten sam przepis określa wzór na obliczenie tych kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych tego wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ta sama ustawa, o której mówiłam, a więc prawo oświatowe, zobowiązuje niestety Radę Gminy do określenia w drodze uchwały średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie na każdy rok szkolny, a więc każdorazowo Rada musi podejmować uchwałę w tej sprawie, uwzględniając oczywiście ceny we wszystkich stacjach na terenie gminy. Ceny paliwa w naszej gminie na dzień 30 tu są uwzględnione w tabelce. Ja nie będę może już je wszystkich wyczytywać. Państwo macie w tabelce wymienione. One są, uwzględniają te ceny na dzień konkretnie dzisiejszy, na 30 czerwca 2021. Także ja dziękuję. Proszę o... Dziękuję pani sekretarz za informację. Bardzo proszę, są jakieś pytania odnośnie uchwały? Nie widzę. W takim razie przytoczę tekst uchwały. Uchwała numer 25191-2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na terenie Gminy Wysokie na rok szkolny 2021-2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 ze zmianami oraz artykuł 39a ustęp 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1082 uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się średnią cenę jednostki paliwa z podziałem na jego rodzaje na terenie gminy Wysokie na rok szkolny 2021-2022 w następującej wysokości. Paliwa płynne etylina 95, 5,60 zł, etylina 98, 5,91 zł, olej napędowy 5,53 zł, olej napędowy Berwa 5,79 zł, paliwa gazowe, gaz LPG 2,33 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wysokie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2021 roku. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 14 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubelskiemu na realizację zadania publicznego. Bardzo proszę panią skarbnik. Może pani skarbnik już od razu punkt 15 wyjaśni. No to praktycznie chyba to samo jest. Także. Tak jest. Obie uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubelskiemu dotyczą pomocy na transport publiczny. W budżecie gminy Rada wyraziła już wolę udzielenia tych dotacji na transport.
trasę Bychawa-Biskupie kwota 6081 zł została już zabezpieczona w budżecie już od początku stycznia. Ta kwota jest w załączniku dotacyjnym. Natomiast na poprzedniej sesji 10 maja Rada też wyraziła wolę udzielania dotacji na ten transport lokalny, na trasę przebiegającą przez Antoniówkę, Jabłonowo, Maciejów Stary, Słupeczno, Wysokie, Tarnawka Druga, Zakrzew, Ponikwę, Wólka, Ponikiewska, Targowisko, Biskupie. Ta trasa na rok 2021 przewiduje kwotę 5335,20 zł. 20 groszy. Aby móc przekazać kwotę tych dotacji dla powiatu, należy zawrzeć stosowną umowę, a do tego potrzeba jest podjęcie uchwały o udzielenie pomocy finansowej. Dziękuję. Dziękuję. Pani skarbnik, za wyjaśnienia. Są jakieś pytania odnośnie uchwały? Nie widzę. W takim razie przytoczę tekst uchwały. Uchwała nr 25/192/2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubelskiemu na realizację zadania publicznego. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 216 ust. 2 punkt 5 i artykuł 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305, Rada Gminy Wysokie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się powiatowi lubelskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie transportu lokalnego liniami użyteczności publicznej przebiegającymi przez teren gminy Wysokie na trasie Bychawa-Biskupie. Paragraf 2. Wartość pomocy finansowej udzielonej przez gminę Wysokie na realizację zadania wymienionego w paragrafie 1 określa się na kwotę 6081 zł. Środki finansowe określone w ustępie 1 zostały zabezpieczone w budżecie gminy Wysokie na 2021 rok. Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem lubelskim a gminą Wysokie, do podpisania której upoważnia się wójta gminy Wysokie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 15 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubelskiemu na realizację zadania publicznego. Pani skarbnik już wyjaśniła odnośnie tych dwóch uchwał. Są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przytoczę tekst uchwały. Uchwała nr 25/193/2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubelskiemu na realizację zadania publicznego. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami, oraz artykuł 216 ust. 2 punkt 5 i artykuł 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305, Rada Gminy Wysokie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się powiatowi lubelskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie transportu lokalnego liniami użyteczności publicznej przebiegającymi przez teren gminy Wysokie na trasie Antoniówka, Jabłonowo, Maciejów Stary, Słupeczno, Wysokie, Tarnawka Druga, Zakrzew, Ponikwy, Wólka, Ponikiewska, Targowisko, Biskupie. Paragraf 2. Wartość pomocy finansowej udzielonej przez gminę Wysokie na realizację zadania wymienionego w paragrafie 1 określa się na kwotę 5335,20 zł. Środki finansowe określone w ustępie 2 zostały zabezpieczone w budżecie gminy Wysokie na 2021 rok. Paragraf 3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem lubelskim a gminą Wysokie, do podpisania której upoważnia się wójta gminy Wysokie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 16 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę panią skarbnik o wyjaśnienie. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest podyktowana koniecznością dostosowania na koniec kwartału dochodów i wydatków dla roku 2021 wynikającej ze zmian w budżecie. Kwota dochodów wzrosła o 518 873,32 zł. O taką samą wartość wzrosły również wydatki. Kwota deficytu przychodów oraz rozchodów pozostaje na niezmienionym poziomie. W załączniku nr 2 do WPF-u w przedsięwzięciach przesunięto limit nakładów na modernizację oświetlenia z roku 2022 na rok 2021 o kwotę 41 250 zł. Dla projektu Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego gminy Wysokie powiększono nakłady w roku 2021 o kwotę 23 300 w związku z dodatkowymi pracami, takimi jak utworzenie dodatkowej kładki na rzece w stronę parkingu oraz zamontowanie dodatkowej lampy oświetleniowej. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik za wyjaśnienia. Bardzo proszę, są pytania odnośnie uchwały? Nie widzę. W takim razie przytoczę tekst uchwały. Uchwała nr 25 na 194 na 2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 18 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Wysokie uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 21 na 149 na 2020 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 17 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Bardzo proszę pani skarbnik o wyjaśnienie. Zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków. W załączniku nr 1, w załączniku dochodowym, zwiększeniu ulega rozdział 614 drogi publiczne powiatowe. Wprowadza się dotację celową otrzymaną z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2299L w miejscowości Giełczew Druga w zakresie wykonania chodnika w kwocie 188 tysięcy. W ramach zadań własnych w rozdziale 750-23 zmniejsza się dochody o kwotę 16 tysięcy w związku z brakiem dofinansowania szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy z Urzędu Pracy. W rozdziale 756-16 w
paragrafie 2680 zmienia się klasyfikację rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej. Przenosi się tą kwotę do rozdziału 756.18, ten sam paragraf, kwota 20 640 zł. Jest to kwota, którą faktycznie gmina otrzymała w ramach tej rekompensaty na konto. Rozdział 801.48, paragraf 0830, wpływy z usług. Wprowadza się kwotę 50 000 jako odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej. W rozdziale 851.95 pozostała działalność wpływy z usług. Wprowadza się dotację w wysokości 9 000. Dotacja na dowozne szczepienia i obsługę infolinii. W rozdziale 900.05 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się kwotę 23 000 jako dotację na obsługę programu Czyste Powietrze. W ramach zadań majątkowych zmniejsza się w rozdziale 705 gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Jest to zmniejszenie o kwotę 14 952 zł i 5 groszy w związku z zapłatą podatku VAT od sprzedaży gruntu, więc wprowadzenie kwoty netto do budżetu, czyli 65 008 zł 95 groszy. I w rozdziale również 705 paragraf 6250 wprowadza się kwotę 90 987 zł 65 groszy jako refundację kosztów z projektu Modernizacja budynku po byłym posterunku policji. W rozdziale 801.95 wprowadza się kwotę 188 197 zł 72 grosze jako refundację kosztów projektu budowy stołówki. Wydatki. Rozpocznę od załącznika numer 3, bo tam są zgromadzone wszystkie wydatki inwestycyjne. W rozdziale 402 wprowadza się zadanie modernizacji automatyki na hydroformie w Giełczwi, kwota 40 000. W rozdziale 614 drogi publiczne powiatowe zwiększa się zadanie o 420 000 przebudowa drogi powiatowej 2297L w miejscowości Giełczew II w zakresie wykonania chodnika. Łącznie to zadanie w tym momencie ma kwotę 470 000. W rozdziale 616 drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 140 000 zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej nr 107295L na terenie gminy Wysokie. I drugie zadanie też zmniejsza się o 60 000 przebudowa drogi gminnej nr 112583L w miejscowości Guzówka. Tam pozostaje 100 000. Dodatkowo w rozdziale 750-95 przebudowa 15 000 przeznacza się na zadanie przebudowa poddasza w budynku gminnym przy ulicy Rynek Jabłonowskich. Z rozdziału 754-12 10 000 z modernizacji budynków ochotniczych straży pożarnych przesuwa się na modernizację szkoły podstawowej Maciewie Starym 10 000. I w rozdziale 801.01 szkoły podstawowe 30 000 przeznacza się na przebudowę łazienek w szkole podstawowej w Wysokiem. Na modernizację oświetlenia, to tak jak przy WBF-ie, kwota 41 250 zwiększenie na ten rok, przesunięcie z roku 2022. I w rozdziale 921.95 na projekt efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Wysokie przeznacza się jeszcze 23 300 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących w rozdziale 616 drogi publiczne gminne 1200 zł przeznacza się na materiały niezbędne do utrzymania dróg gminnych. W rozdziale 695 paragraf 4210 w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Spławy kwota 941 zostaje przesunięta do rozdziału 754.12 na paragraf 427 na remont wewnętrzny remizy. W rozdziale 750.23 przesunięcie z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4773,57 zł na zakup usług remontowych.
szkolenia pracowników, zmniejszenie o 15 tysięcy w związku z brakiem dofinansowania sprzętu pracy, zmniejszenie również wpłat na pracownicze plany kapitałowe, paragraf 4710, zmniejszenie o 2649,17 zł. W ramach rozdziału 754.12 Ochotnicze Straże Pożarne udziela się dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Draganach, kwota 1700 zł na zakup, dofinansowanie zakupu przewodów hydraulicznych i opłatę abonamentową za jednoczesne powiadamianie. W rozdziale 757.02 paragraf 81.10 odsetki od kredytów zmniejsza się zaplanowane kwoty odsetek o 30 tysięcy. W Szkole Podstawowej GIEM, czyli rozdział 801.01, w związku z otrzymaną matryczką subwencji oświatowej, tam zaplanowano w rozdziale 801.50 na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod. Zaplanowano pierwotnie 22 147,45 zł. Według tej matryczki kwota ta powinna wynosić 19 330,97 zł. Różnica ta zostaje przesunięta na z tego rozdziału 801.50 do rozdziału 801.01 Szkoła Podstawowa. Z dołożenia uczniów do szkół paragraf 4310 zmniejsza się o 5 tysięcy. Na stołówki szkolne przeznacza się 100 tysięcy. Zaplanowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia stołówki, zakup środków żywności, zakup energii, badania lekarskie i pozostałe usługi. Rozdział 801.95 pozostała działalność w oświacie. Przeznacza się na remont placu zabaw w Maciejowie 1200 zł. W ramach rozdziału 851.54 przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie z paragrafu 421 zakupu materiałów na 419 nagrody konkursowe. W ramach profilaktyki alkoholowej często zadufane są nagrody, więc tutaj, żeby była prawidłowa klasyfikacja, jest to przesunięcie. W rozdziale 851.95 pozostała działalność w ochronie zdrowia. To kwota łącznie zwiększenia o 13 600 na obsługę infolinii i kosztów transportu mieszkańców na szczepienia. W rozdziale również 851.95 paragraf 62.20 zaplanowano przekazanie dotacji dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pechawie, kwota 4600. Dotacja ta jest odpowiedzią na pismo i prośbę właśnie tutaj dyrektora ZOZ-u z Pechawy na zakup sprzętu dwóch monitoringów, zakupu sprzętu kardiomonitorów z funkcją holdera, stacją roboczą i licencją systemu centralnego. Wyżej wymieniona aparatura i sprzęt ma służyć takim badaniom EKG jak zaburzenie rytmu serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia, podejrzenie chorób węzła zatokowego, diagnostyka zasłabnięć i utrat przytomności, choroba niedokrwienna serca, ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem serca. Łącznie BHB wystąpiła do gmin również sąsiednich. BHB na to przeznaczyła 23 tysiące. Gminy sąsiednie Zagrzeb, Szczopów, Jabłonna i gmina Wysokie 4600. W pomocy społecznej rozdział 852.02 to są też wewnętrzne przesunięcia między paragrafami. Z zakupu usług zmniejsza się 509,70 zł. Z dodatkowego wynagrodzenia 5300 zwiększa się wynagrodzenia umów zleceń 2400, zakup materiału zwiększenie o 2900, odpisy na zakładowe ubezpieczeń socjalnych zmniejszenie o 776,81 zł.
Z oszczędności, które zostały po wypłacie stypendium wójta, zmniejsza się rozdział 854-16 o 1540 zł. W ramach rozdziału 855-02 świadczenie rodzinne, zmniejszenie wynagrodzeń rocznych 680 zł przeznacza się na zakup usług, również 680 zł. Rozdział 901 gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia na ten cel o 1000 zł i na oczyszczanie miast i wsi 540 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W ramach rozdziału 905 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z dofinansowaniem, jakie gmina ma otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 23 tysiące przeznacza się na wynagrodzenia i zakupy niezbędnych materiałów do obsługi tego, do obsługi programu Czyste Powietrze. I w ramach wydatków na zadania zlecone również następuje tylko przesunięcie środków między paragrafami ze świadczeń społecznych paragraf 31.10 1550,26 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1550,26. To wszystkie zmiany. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik za wyczerpujące wyjaśnienia odnośnie zmian w budżecie. Bardzo proszę, są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przytoczę tekst uchwały. Uchwała nr 25 na 195 2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami oraz artykuł 212 ust. 2, artykuł 257 ust. 1, artykuł 258 ust. 1 punkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 305. Rada Gminy Wysokie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 23 244 805 zł 89 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 18 46 564 zł 92 grosze zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody majątkowe w kwocie 5 198 240 zł 97 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 527 148 zł 66 groszy. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 180 8 tysięcy. Paragraf 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 27 438 281 zł 27 groszy. Z tego wydatki bieżące w kwocie 18 222 125 zł 83 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki majątkowe w kwocie 9 216 155 zł 44 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki na zadania, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 527 148 zł 66 groszy. Wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przyjęte do realizacji na podstawie porozumienia w kwocie 1 788 175 zł 69 groszy. Paragraf 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 8 396 591 zł 87 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 4.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 5. Paragraf 5. Załącznik nr 8 do uchwały nr 21 na 155 na 2020 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 18 porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowna rado, państwo sołtysi, odpowiadając na pytanie pani sołtys, pani Olejarz odnośnie uruchomienia linii, uruchomienia przewozu. Teraz uruchamiamy linię, tak jak tutaj już szanowna rada podjęła uchwałę o dofinansowaniu, Antoniówka, Maciejów, Wysokie, Zakrze, Wólka Ponikiewska, Ponikwy, Targowisko, Biskupie. Z racji tego, że nawet gdyby gmina sama chciała wystąpić o utworzenie linii, o dofinansowanie, gmina może zrobić to tylko i wyłącznie na terenie gminy. Z kolei we współpracy z powiatem możemy to zrobić tylko na terenie powiatu lubelskiego. Żółkiewka niestety jest już, należy do powiatu krasnostawskiego, więc siłą rzeczy nie ma takiej możliwości, aby tą linię utworzyć. Ta nowa linia, która teraz powstaje, wczoraj rozmawiałam z panem naczelnikiem, z panem Krzysztofem Kozieł ze starostwa. Przewoźnik najprawdopodobniej zacznie tutaj pracować albo od jutra, od pierwszego, albo od drugiego. Bardzo długo trwały uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich odnośnie przystanków, no bo tutaj cała ta trasa, przystanki należą do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Taki dokument przewoźnik przedwczoraj już otrzymał, więc starostwo podpisało już najprawdopodobniej w dniu wczorajszym umowę, i albo jutro, albo w piątek ten przewoźnik wchodzi tutaj już na tą trasę. I bardzo dobrze, bo ludzie właśnie z tych stron byli tak naprawdę wyłączeni komunikacyjnie od miesiąca października roku ubiegłego. Teraz na okres, kiedy dzieci wróciły już stacjonarnie do szkół, poprzedni przewoźnik zaczął tutaj kursować, ale z czasem rozpoczęcia wakacji znowu pani zawiesiła kursy i znowu ci ludzie tutaj z Maciejów, Antoniówka, Rezerwa znowu zostali bez żadnego połączenia. Także to połączenie już teraz, jutro, pojutrze będzie tutaj funkcjonowało. I również chciałabym poinformować pana radnego, pana Blizło odnośnie rozkładu jazdy. Jak tylko już dograją godziny odjazdów, dograją w sensie takim, że założenie tej linii jest takie, że dojeżdżają ludzie z tamtych stron Antoniówka, Maciejów do Wysokiego i tu mają możliwość, żeby się przesiąść do busa, który jedzie do Bychawy, więc ma być około 10 minut tego czasu, żeby ludzie mogli z jednego busa do drugiego busa wsiąść. Taki rozkład jazdy na pewno dostaniemy, jak nie dzisiaj, to w dniu jutrzejszym i na pewno od razu umieścimy go na stronie, na Facebooku, tak żeby dotarła ta informacja do jak najszerszej liczby naszych mieszkańców. I na pewno też na przystankach takie kartki też powiesimy. Tutaj odnośnie zapytania pani radnej Kasprzak, pani radnej Ćwikła, może ja odniosę się do pani, bo to jest jedna trasa właściwie. Rozmowy na temat uruchomienia tej trasy trwały już w roku 2020. Z racji tego, że wybuchła epidemia, wybuchł COVID, szkoły były pozamykane, dzieci uczyły się zdalnie.
No, siłą rzeczy naturalnie ten temat po prostu, że tak powiem, umarł. Do tego tematu na pewno będziemy wracać, będziemy rozmawiać ze starostwem, bo też musimy to zrobić we współpracy z powiatem, z racji tego, że gmina Bychawa, no to nie jest nasz teren, tak? My sami takiej linii nie możemy utworzyć. Będziemy tutaj rozmawiać jak najbardziej z panem starostą i na pewno będziemy wnioskować i walczyć o tą linię, aby taką linię utworzyć. Także dziękuję. Dziękuję pani wójt za informacje, odpowiedzi, interpelacje. Przechodzimy do punktu 19 porządku obrad. Informacja wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy. Bardzo proszę panią wójt. Szanowni państwo, 18 maja uczestniczyłam w spotkaniu wójtów i burmistrzów gmin członkowskich LGD Kraina wokół Lublina. Spotkanie miało charakter informacyjno-konsultacyjny z uwagi na fakt, że Lubelska Grupa Działania otrzymała od Zarządu Województwa Lubelskiego dodatkowe środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego. 25 maja razem z panią skarbnik podpisałyśmy z panem starostą porozumienie dotyczące budowy wspomnianego już tutaj chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Giełczew Druga. Od 31 maja na terenie naszej gminy rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP, w których brałam udział. Na terenie gminy jest zarejestrowanych 16 jednostek. Ostatnie zebranie odbyło się 22 czerwca. W tych zebraniach uczestniczyłam z panem przewodniczącym i na niektórych z nich również z panem zastępcą. Nie uczestniczyłam tylko w dwóch zebraniach z racji na sprawy osobiste. 1 czerwca we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Wysokiem zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla naszych przedszkolaków, dla uczniów szkoły podstawowej, jak i uczniów liceum ogólnokształcącego tutaj Wysokie. 1 czerwca również w sołectwie Giełczew Pierwsza uczestniczyłam w zebraniu sołeckim, właśnie na którym mieszkańcy wybrali nową panią sołtys, którą została pani honorata Kwiatosz. Raz jeszcze serdecznie gratuluję tego wyboru. Zmiana sołtysa w sołectwie Giełczew Pierwsza nastąpiła na skutek złożenia rezygnacji przez byłego pana sołtysa w dniu 18 maja tego roku. 2 czerwca taka impreza, taka sama impreza, która była zorganizowana 1 czerwca dla dzieci tutaj na terenie Wysokiego, została zorganizowana w szkole w podstawowej w Giełczwi i w szkole w Maciejowie Starym. Zarówno tutaj w Wysokiem, jak i w pozostałych placówkach na terenie gminy wszystkie atrakcje dla dzieci były za darmo. Dmuchańce, zjeżdżalnie, lody, sorbety, wata, popcorn, animatorzy. W tych imprezach mogły uczestniczyć wszystkie dzieci. Nie dzieliliśmy dzieci na chodzące do danej szkoły i dzieci z terenu. Wszystkie dzieci, które przyszły, wszystko miały za darmo i wszystkie mogły korzystać z tych dobrodziejstw, które tutaj zorganizowaliśmy. 2 czerwca uczestniczyłam również w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wysokie. 8 czerwca uczestniczyłam w konferencji, która była przeprowadzona w formie online z panem wojewodą, panem Lechem Sprawką. Konferencja ta była poświęcona promocji szczepień przeciwko COVID-19. 10 czerwca w obecności przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podpisałam protokół pokontrolny z kontroli naszego PSZOK-u. I muszę się pochwalić, protokół mamy bez zaleceń, wszystko wykonane jest dobrze, rekultywacja przeprowadzona prawidłowo. 11 czerwca tutaj w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w sprawie przekazania działki pod budowę posterunku policji. Policja już kilkukrotnie zwracała się do nas ze wskazaniem budynku, który mogliby zaadaptować na posterunek.
z racji tego, że my takiego budynku nie posiadamy, zaproponowaliśmy działkę. Jest to działka pomiędzy obecnym ośrodkiem pomocy społecznej a budynkiem urzędu gminy. Byli przedstawiciele, oglądali. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Zaproponowaliśmy taką działkę. Oczywiście policja też zwróciła się z takim zapytaniem, czy moglibyśmy partycypować w kosztach budowy. My oczywiście odpowiedzieliśmy, że działkę możemy oferować, ale co do funduszy, to niestety wolnymi środkami nie dysponujemy z racji na ilość inwestycji, które prowadzimy obecnie w gminie Wysokie. 13 czerwca tutaj na tej sali odbył się ogólnopolski turniej tańca pod patronatem wójta gminy Wysokie. Oczywiście też uczestniczyłam w tym wydarzeniu. Jako gmina przygotowaliśmy też nagrody dla dzieci. Były to nagrody symboliczne, ale jak Państwo wiecie, każda nagroda wszystkich cieszy. 15 czerwca razem z panem zastępcą wzięliśmy udział w objazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Powiatu Lubelskiego z radnymi powiatowymi i oczywiście członkiem zarządu panem Grzegorzem Koziołem, który jest odpowiedzialny za stan dróg należących do powiatu. Robiliśmy objazd dróg powiatowych, szczególnie droga Maciejów, Nowy Rezerwa i Antoniówka. Z racji tego, jak już kiedyś wspominałam, że teraz jest tendencja przekazywania dróg, drogi krajowe, które nie spełniają standardów dróg krajowych, są przekazywane do województwa, województwo z kolei drogi, które nie spełniają ich standardów, przekazują do powiatu. No i to tak idzie do samego dołu, w związku z czym powiat te drogi, które nie spełniają standardów, będzie przekazywał gminom. Na razie jesteśmy na etapie rozmów, ale można już powiedzieć, uchwała została podjęta przez powiat, więc już teraz mogę otwarcie powiedzieć i z odpowiedzialnością, że uda nam się przed przejęciem tej drogi Maciejów Nowy Rezerwa wyremontować tą drogę i zupełnie bez środków własnych gminy z racji na bardzo dobrą współpracę z powiatem, z panem starostą, z panem wicestarostą i członkiem zarządu. Także to jest dobra wiadomość, bo ta droga to jest bolączka, jest w bardzo złym stanie, no a korzysta z niej wielu mieszkańców, nie tylko Maciejowa, ale przecież też rezerwy. W Urzędzie Gminy miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firmy Telekom. Jest to firma, która też na terenie naszej gminy buduje sieć światłowodową. Z racji tego, że mieliśmy dużo takich spostrzeżeń od naszych konserwatorów, że ta firma kładzie światłowód na naszych wodociągach, na naszych liniach wodociągowych, a wiadomo, że rury są głęboko, światłowód idzie nad tym, więc w perspektywie należy się spodziewać problemów, gdyby coś się zadziało z wodociągiem, wtedy jest duże ryzyko uszkodzenia tej linii światłowodu. Zwracaliśmy tutaj na to uwagę bardzo mocną, że nie wyrażamy absolutnie zgody na to, aby w ten sposób kładli nam ten światłowód i no, przychylili się do naszych sugestii i z tego, co wiem, wczoraj rozmawiałam też z konserwatorem, nie czynią już tego. Tylko w tych newralgicznych punktach, gdzie muszą po prostu przeciąć linię wodociągu. 22 czerwca w miejscowości Niemce wzięłam udział w walnym zebraniu Lubelskiej Grupy Działania Kraina wokół Lublina, na którym w imieniu Stowarzyszenia Tworzanki odebrałam pamiątkowy graweton i upominek dla pań z tego stowarzyszenia za realizację grantu oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie i kulturowo na terenie gminy Wysokie. Z racji niedyspozycji zdrowotnej pani przewodniczącej mnie przypadł ten zaszczyt odbioru tej nagrody. 25 czerwca, jak wszyscy wiemy, miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego. Miałam przyjemność uczestniczyć na zakończeniu roku szkolnego w Giełczwi i w Szkole Wysokiem, gdzie wręczyłam dzieciom
dyplomy, stypendia wójta gminy Wysokie. Otrzymały dzieci, które miały wysoką średnią powyżej 4,57. Również dzieci, które brały udział w zawodach na najwyższych szczeblach i dzieci, które osiągają sukcesy w dziedzinie artystycznej. 26 czerwca na terenie naszej gminy, to była sobota, w wyniku gwałtownych opadów deszczu, dużych spływów wód, wystąpiły podtopienia upraw i zabudowań w miejscowości Kolonia Biskupie i Biskupie. Kolonia Biskupie była zupełnie pozbawiona dojazdu i wyjazdu ze swoich posesji z racji tego, że na drodze dojazdowej powiatowej było bardzo dużo wody, samochód osobowy niestety nie mógł tamtędy przejechać, tylko samochody wyższe i ciągniki. Na miejscu pracowały też PSP, był obecny zastępca komendanta pan Goliszek. Ja też oczywiście byłam tam, robiliśmy objazdy, strażacy dojeżdżali też do mieszkańców Kolonii Biskupie. Byli w każdym zabudowaniu, pytali, czy nie potrzebują wody, czy innych najpotrzebniejszych rzeczy. Ta woda na drugi dzień, już w niedzielę opadła, drogi były przejezdne, ale niestety uprawy jeszcze były pod wodą. 29 czerwca, w dniu wczorajszym, uczestniczyłam w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach i zgromadzeniu celowego Związku Gmin ProEkop, na którym udzielono absolutorium zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Związku. W tych spotkaniach uczestniczyłam razem z panem przewodniczącym. Wczoraj też odbyło się uroczyste zakończenie projektu Aktywni 60+ w gminie Wysokie. Byliśmy zaproszeni na poczęstunek tutaj całym kierownictwem, pan zastępca, pani sekretarz, pani skarbnik i ja. No, bardzo miło rozmawiało się z seniorami, pięknie śpiewają. Też z naszej strony padła wczoraj deklaracja, że pomimo tego, że projekt dobiegł końca, nie żegnamy się tak naprawdę, z własnych środków będziemy organizowali na pewno zajęcia w mniejszym zakresie niż były do tej pory, no ale też nie zostawimy naszych seniorów, że tak powiem, w domu. I też będą to zajęcia otwarte, więc kto będzie też chciał uczestniczyć, będzie się po prostu na takie zajęcia zgłaszać. To nie jest tylko dla tych osób, które teraz uczestniczyły w tym projekcie. To będzie dla wszystkich osób chętnych, którzy są w odpowiedniej grupie wiekowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani wójt za informację. Bardzo proszę, są jakieś może pytania? Nie ma, tak naprawdę przechodzimy do punktu 20 porządku obrad, zapytania i walne wnioski. Bardzo proszę. Równiarkę, rozchodzi się o równiarkę, tak? Kolega nie ma pytań, więc ja bym zapytał jeszcze pani wójt odnośnie tej firmy wywożącej śmieci, bo z tego co wiem, rozmawiałam z panią wójt, pani wójt mówiła, że jest taki zapis, że mają wywozić te gabaryty, a oni tego nie robią. Może by się jakoś określili, że w jakie dni w roku, ile razy w roku by wywozili te gabaryty, bo do tej pory to tego u nas nie ma w gminie. Może ja jeszcze poproszę pana sołtysa Łagut, żeby jeszcze raz przez mikrofon powiedział, o co chodzi. Proszę podać panu. Chodzi mi o równiarkę, czy będzie na terenie gminy i w jakim czasie. Czy przy żniwami na pewno. Równiarka, w momencie kiedy robiliśmy zebrania sołeckie, na tych zebraniach zbieraliśmy informacje i postulaty z każdego sołectwa, co będzie potrzebne, więc kamień, koparka, równiarki żadne sołectwo nie zgłaszało. Chwileczkę. Ale zaraz, ja dopowiem. Żadne sołectwo nie zgłaszało i dlatego równiarki, nie podpisywaliśmy umowy na ten rok z operatorem równiarki. Teraz z racji na to, z
racji tego, co się zadziało z pogodowo z okazji tych obfitych opadów deszczu, będziemy zamawiać równiarkę nawet już na te drogi, które tam są, Biskupie, Kolonia, bo one są niektóre nawet nieprzejezdne, nie ma dojazdu do pól, więc trzeba po prostu zgłaszać do nas, gdzie jest potrzeba, na którą drogę równiarki. Bo my teraz tą równiarkę jednak, równiarkę, czy nawet tak jak mieszkańcy zgłaszają, że nie wiadomo, czy nie trzeba będzie jeszcze cięższego sprzętu na tamte drogi, my będziemy to teraz też zabezpieczać. Ale bardzo proszę zgłaszać, na które drogi. Odnośnie gabarytów. Jest zapis w umowie, raz do roku firma zabiera. Proszę wybaczyć, nie pamiętam, jaki jest termin podany. Ale kto ma gabaryty, może oddać do nas na przodu. No niestety, no trzeba dostarczyć własnym transportem do nas, do przodu. Od nas firma to później odbierze. Raz do roku proszę do pokoju numer 1 do pani Anny Gołąb i ona powie, którego dnia, bo jest zapis w umowie konkretny, którego dnia wielkie gabaryty będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców. Bardzo proszę, są jakieś pytania? Może ja... Proszę. Mamy przedstawicieli dwóch do Izby Rolniczej tutaj. Przekazujemy pieniążki jako gmina, kwotę bodajże 23 tysiące, tak, pani skarbnik? 23. Korzystając z okazji, że są państwo sołtysi, państwo radni, jakieś informacje tu ze strony przedstawicieli o pracach Izby na rzecz rolników, jakieś kiedy... No, spotkania, jakieś obrady czy coś. Bardzo bym prosił do przedstawiciela. Którego z przedstawicieli? No ja już zagłośnę. Odpowiem. Praca Izby to tak samo wygląda jak sesje Rady Gminy. COVID i od roku byliśmy raz na posiedzeniu Rady Izby Rolniczej. Zapraszani są tam przedstawiciele agencji. Generalnie to, co można powiedzieć, to tylko postulaty tam Izba. Jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany, to jest strona internetowa, która troszkę informuje. No ja wiem, co ja mogę powiedzieć więcej. No teraz akurat została powołana nawet w gminie komisja odnośnie strat powodziowych, bo tam dzwonił Tomek i zostaliśmy, mamy być powołani do komisji. Jeżeli ktoś będzie miał straty, to najprawdopodobniej będzie jakaś tam szacowanie tych strat. Ale to nie wiem, dlaczego tak głośno. To znaczy w tym roku nie było żadnego posiedzenia, tak? Jedno było. Jedno było posiedzenie. Czyli tak jak byli sołtysi zaproszeni, w tej chwili jesteśmy na pierwszej sesji Rady Gminy od grudnia. I na tej samej zasadzie chyba wszystkie te imprezy, takie, że tak powiem, tych przedstawicieli. Jakieś stanowisko Izba zajęła względem tam ASF czy coś, żeby dla rolników, czy coś to w tym temacie? ASF jest cały czas jest podnoszony, ale to weterynaria przyjeżdża i takie informacje są tylko na tej zasadzie, co weterynaria dostaje z ministerstwa. Czyli ASF, wiadomo, że coraz większe ograniczenia są w hodowli. No i na terenie naszej gminy, to nie wiem ile, 3 hodowców zostało, może 4. Nie wiem, może Krzysiek coś... Drugi przedstawiciel, nie chcę? Niestety, takie są. Dobrze, dziękujemy w takim razie za informację. Bardzo proszę, ktoś... Pani Wójt, bardzo proszę. Jeszcze ja chciałabym się odnieść tutaj do wypowiedzi pana sołtysa rycerza. Rzeczywiście w gminie została powołana komisja do spraw szacowania tych strat. Ta komisja już działa, można składać wnioski. Z tym, że nastąpiły zmiany w rozporządzeniu, teraz już rolnicy nie dostają odszkodowania, a jedynie
dopłaty do kredytów preferencyjnych i tą świadomość też trzeba mieć. Tutaj pojawiło się też stwierdzenie, że państwo sołtysi nie byli zapraszani na sesję. No, z racji nawet nie COVID-a, ale z racji warunków lokalowych, trwa w Domu Kultury remont, nie mamy po prostu dużej sali, więc spotkań, sesji Rady Gminy też nie było za wiele. One odbywały się w sali ślubów, w Urzędzie Gminy, a wszyscy wiemy, jakich rozmiarów jest ta sala. Chciałabym tu jeszcze, dzisiaj sesja taka podsumowująca, więc chcielibyśmy się pochwalić trochę jeszcze bardziej, odnieść się do kwot inwestycji, jakie były wykonane w poprzedniej kadencji, w całej kadencji i jak to wygląda na ten rok, na 3 lata właściwie, bo już te inwestycje, o których tu mówiła pani skarbnik, to już są pewne, twarde, to nie są plany. Więc w poprzedniej kadencji na inwestycje została wydana kwota 13 406 060 zł 23 grosze. Za rok 2019, 2020, 2021 jest to kwota 18 714 430 zł i 82 grosze. Sam rok 2021 inwestycje są na kwotę 9 216 155 zł 44 grosze. Myślę, że te cyfry mówią same za siebie. Widać, że gmina nie próżnuje, tylko gmina mocno pracuje. Jak wszyscy wiemy, nic samo nie przychodzi. Same pieniądze do nas też nie przychodzą. To są setki rozmów, wyjazdów, spotkań, starań bardzo, bardzo wielu osób, ale jak widać, to wszystko przynosi wymierne efekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani wójt. Bardzo proszę, są jeszcze jakieś pytania? Czy pani wójt jeszcze może chce? Szanowni państwo sołtysi, wszyscy z państwa już otrzymali zaproszenia na piknik sołtysu, który jest organizowany 18 lipca w Bełżycach. W tym zaproszeniu jest podany numer telefonu. Bardzo prosimy zgłaszać swój udział pod tym numerem i proszę również, aby zgłaszali państwo ten udział także u nas w sekretariacie, z racji tego, że chcemy zapewnić też państwu transport na to uroczystość, na to wydarzenie. Także serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów na ten piknik. Z racji tego nawet, że rok ubiegły niestety, ale tego typu wydarzenie organizowane nie było, bo nie mogło być po prostu zorganizowane. Także bardzo prosimy zgłaszać się bezpośrednio pod numer telefonu podany w zaproszeniu i też zgłaszać do nas, kto się wybiera na ten piknik. Dziękuję bardzo. Bardzo bym prosił przez mikrofon albo nic nie słychać. Nie ma takiego przymusu. Nie ma. Dziękuję. Bardzo proszę, są jakieś pytania? Wolne wnioski? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 21 porządku obrad. Zamykam obrady 25 sesji Rady Gminy Wysokiej. Dziękuję za obecność.